oni chyba zmieniają jak chcą. No, ja mi się tak wydaje, że oni zmieniają. Którego to jak psiny chcą. Wziąłaś? Tutaj. Ja co tam był na pokoju map chyba, nie? Na pokoju map był, no. Ty, ja muszę jeszcze swojego zdechlaczka dobić, wiesz? No pan był taki stałby, taki... Jedziesz, Maxcon? Wsiadaj z tyłu. Można jeździć we dwójkę. No to jak prawdziwa para. Ty biegniesz, ja jadę. Masz w niebuzi, jestem chama. Dżentelmen zawsze pozwala jeździć kobiecie. Jedź do Darka. Tylko powoli, no. No to nie, no to ja... Czym jedziecie? Kuniem ona jedzie. No weź do flaka. Koleją. Jedziesz, no bierz. Maxcon, Bogdan, bo ciemno jest, nie? No ja wiem. Nie chcę. No. I dałem takie oświetlenia w tych wieżach, to jak będzie ciemno, to... Już jadę, kierowniku, ale to i tak będzie, wiesz, dwa razy, że będzie ciemno. Ja wziąłem tego swego 500 kalorii, wiesz, no wycieczkę, bo przecież on poza murami to nic nie widzi. Dość fajnie to ten, takie białe światło daje. Jadę jak ten, jak on się nazywa. Taki słynny jeździec na koniu, bez głowy, nie wiem jak on to Don Quixote. No, Don Quixote. To ten, co z wiatrakiem był bez głowy? No, co to za różnica? To był Holender, bo on walczył z wiatrakami. Ty... Kto jeździł jeszcze? Sally jeździł z Dr. Quinn. Pamiętacie Salego? Nie wiem, czy to się... Sally też to jeździł i miał... No, mów Darek, co to było? Sali, to przecież wszystkie mamy się kochały w nim, jak leciało Dr. Quinn. No, Sali, ja tak. To wtedy już nastolatkiem byłem, jak wszystkie zapatrzone. Ty, o, tu też na koniu ktoś? Ja. A, to ty miałeś swojego rumaka. Twój jakiś jest taki chyba. Jedziemy do ciebie. Zdążymy przed zachodem. Znaczy nie, przed schodem. Przed schodem. Przed zachodem. Od strony zamku i ten, lecicie, czy? Nie, po Macia, słyszałeś, jakie miała zażalenie do mnie, do... Bo tam porządki robiłem u niej na stolarzu. A, to... I ten, ta, Dr. Quinn. A ja czasami jeszcze lubię sobie obejrzeć. Oglądaliście, czekaj, co to było? To był jeden taki serial, on na dwójce leciał. Santa Barbara, czy coś takiego? Tam był taki gliniarz w długich włosach, też taki właśnie... To i prokurator. Coś jak se... Chuck Norris. Nie. Kurde, nie. Tam dopiero, tam od mojego kumpla, ta ja mama pamiętam. Jak wzdychała do niego. Ja to oglądałam gliniarza i prokuratora, tak, to ja bardzo lubiłam. No, ale to nie, to codziennie leciało coś takiego. To była taki tasiemiec jak ten, jak Moda na sukces. To kilka lat leciało. To nie, to ja tego nie oglądałam. Darek, popsuło się wszystko. To znaczy? Zaraz zginę. Czemu? Palisady się zawiesiły. Weź Maciu, ściągnij tą palisadę. Dzięki. Okej. Dobra, jest okej. Już. Ta palisada. A tutaj. Psy, koty, drzwi. Aha. Przeszedł na górze. Przeszedł na wylot, dobra. Ja nie wiem, Darek. Już. Ty. To. Za wąskie przejścia zrobiłeś na taką brygadę. Już jestem. No, bo nigdy z końmi żeście nie byli. To tam też nie... Aha, tu jest jedno wejście. Zaraz. A drugie jest tam pod mostem. Czekaj, muszę przed rozbiórką ten, to jakoś ująć, to źle, złe ujęcie. A to ten kąt się tam zrespi potem już, nie? Nie, kąt już tu stoi. Już. Albo potem. Go odstaw. Potem. Muszę pokazać, jak to wygląda po tych... To z góry widać, bo byłem tam na zielonym, to tam z góry... Czekaj, ja się tepnę tam na górę, odstawię zwierzaki, wiesz? Mhm. I to fajnie widać. Fajnie, tylko tak, piecę znalazłem. To pod spodem jest teleport. O. Musisz tu iść, no. Na dół.
Co, Madziu? Co tak cmokasz? Nie mogę wyjść z wieży. Z wieży nie możesz wyjść? Zgubiłaś się? Dobra, piesek zostaje. Zostaje. Darek, biegasz z tym swoim pitbullem. Znaczy, no jeszcze on został i dwa mopki jeszcze do wylewelowania, ale w tygodniu. Jest moc. Mi to się podobają tutaj, powiem wam szczerze. No mów. A mi nie się szczerze? Podobają. To... Nie szczerze, to nie powiem, co mi się nie podoba. Mi to się podobają tutaj, jak Darek zrobił te balkony. Ja biegam cały czas za Darkiem i tylko tego psa dupę widzę, cholera. Jakie balkony? No te podwieszane tutaj na skałach. To jest tak świetnie zrobione moim zdaniem, że ja bym ci proponowała iść bardziej właśnie w ten deseń tutaj. Rozumiesz? I to na skałach zrobić, ale to wiesz co, nie wiem, czy jeszcze nie będzie za Ale nie, blisko. Nie, i tutaj, no dlatego, żeby odciążyć właśnie tamten ten, to zostawić połowę tej plaży, a może pokombinować tutaj... Nie, my z Darkiem uzgodniliśmy to już dzisiaj, że i tak ten mur musimy rozbić. Tak, bo... rozbierzemy go, tylko nie, zostaną te okrągłe wieże. Tylko okrągłe wieże zostaną, wiesz. I to jeszcze też okrojone fundamentami pewnie, tymi ogrodzeniami, żeby jak najmniej fundamentu. Bo musimy tam ociążyć, bo już się tekstury no to, nie wczytają. Ale to z plaży też troszeczkę tych fundamentów będziecie zbierali, tak? Tych drewnianych. Z drewnianych? Bo nie. To... Tam, gdzie są te piece, to nie przeszkadzają one. To one nie będą nie, przeszkadzały. Nie, ale tu, co ja... Przed piecami, co są. Co mur no stoi na nich. Zobaczymy, no. Plan jest taki, że plan się może zmienić, prawda? A ty... Nie tak, panie Darku? No bo tutaj, jak zobacz, jak to powstanie, to będzie ciężko, prawda? To może łapać laga, bo tak jak mówiłem, Darek, to ty będziesz tam robił te zbrojownie, tak? Tak jak uzgodniliśmy. No. Tylko żebyśmy, przydałaby się nam ta uczta jeszcze, prawda? Żeby oni dali tego DLC-ka. No właśnie, kurde, coś tu, nie wiem, czy oni nas nie słuchają, czy mam napisać tam do nich, bo... Dobra, schodzimy na dół, co? Pręta przygrywają. No bo jak patrząc na to, byłoby wszystko okej, okay, żeby właśnie tego laga nie łapało, wiesz? A jak już się biegnie ze strony, no to się tekstury nie wczytują, a to jeszcze powstanie troszeczkę to. To jeszcze pójdzie do góry, tam dalek nie wejdziesz, no. Jeszcze tak, nie? No i ja bym no oponowała tak. Za tym, żeby... No... Żeby dać przejście innym graczom, wiecie o co chodzi? No to nie chodzą naokoło. No przecież wiadomo, że sobie przejdą. Sprytny gracz to sobie i przefrunie. No właśnie, teraz zobacz, jak są czary, no to nie ma czegoś takiego jak blokada drogi, no. Zasadniczo. No. No zasadniczo nie, ale nie zasadniczo tak, no. Bo to byłoby wiesz. Wszystko ok. Jeszcze jak się chodzi powoli, to jeszcze ujdź w szoku, ale jak dojdą dekoracje, to będzie problem. Bo na co przykład... on ma na sobie ten... To jakaś skórka jest, tak? Która? Co? No ten wojownik, jaką zbroję ma. Głupik B. Kalerz to one wszystkie stoi? Tak mają. A to ta asyryjska? Bo to... No to była tam w sklepie do kupienia. Mi się spodobało. To mówiłem, że bogaci ludzie to i mają wszystkie skórki, no. Fuck ten, on taka wikińska to jest taka zbroja, tylko bez tego hauera, bo hauer jest do bani, nie? Ale tu tak jak się ubiorę, no to jak wiking jeszcze, tarcza no do tego... Madziu, wiesz co kupić. Aha. Nie, nie, po, nie, nie, I ona nie, jest ten, ona jest średnia i ona jest na siłę, nie? Nie, nie to, że ona fajnie wygląda, nie to, że ona się dla mnie...
Jak mówię, jak na Podlasiu. Nie to, że ona się dla mnie podoba, tylko podoba mi się tak wizualnie u kogoś, nie? Ja tam no, jednak jestem... Zobacz, Darek, i nawet jak tutaj się chodzi, to wiesz, to niby jest jeszcze stabilnie, prawda, w miarę, ale to jest na włos. Dosłownie na włos. No jest, bo jak ty nie widzisz, to... Jak wejdą dekoracje, to będzie masakra, będzie cięło nas. Zrobimy taki albo mniejszy, albo same palisady, to damy na fundament. Tylko, że tak jak Madzia mówi, Madzia dobry pomysł ma tutaj, żeby to... Ale to Madziu z której strony bić to w skałę, ten targ i... Żeby to całe zrobić znaczy tak jak tam się... statek taki podwieszany? Nie, to mi się podoba, bo to ładnie wyglądają te balkony, które... Ja to na to mówię balkony, no. To co jest zrobione, nie? Trochę... Mi się wydaje, że jest trochę za dużo tego tutaj, ogólnie tych murów takich, nie murów, chodzi mi o te mury, bo, się tak ale to co jest zrobiło, nie? Zrobiło się tak. A ja właśnie... mówiłem Darkowi, że te drzewo na przykład tam by chyba lepiej wyglądało, tam gdzie ma być to, ta, co jest jak tutaj to, na agentura, tych... nie, to się inaczej to, nazywa. Co jest, ja to bym naprawdę zostawiła tylko to, Jak ja bym to ale widziała. Ale to znaczy co, Madziu? No chcę dokończyć. Ja to bym zostawiła po prostu to, co jest zrobione podwieszane. Czyli to bym zostawiła. A aha, tutaj to, co, normalnie... To warsztaty to, jak są? Co, te warsztaty, co są podwieszane. Tutaj, co jest zrobione też na takim znaczy pod... Ten balkon. Jest tak troszeczkę wyżej zrobione. A resztę to bym... A nie, i ten balkon, no te właśnie te balkony tutaj, co są, to ja bym bardziej w ten deseń poszła, że ja bym na przykład zajęła no bo to by tutaj... można było zrobić kolumnami tu podwiesić, w ogóle nie? Tam te kolumnie? Windy, to ja bym w ogóle zostawił, bo ty tam sobie wjeżdżasz po ten... Po węgiel, po ten... Po ten po węgiel, żelazo. No. To bym zostawiła tylko jedną, a resztę stamtąd bym w ogóle... No, mów. Poczekaj, pościągałabym te fundamenty stamtąd w ogóle, zostawiła tylko jeden wjazd i bardziej bym zrobiła połączenie po prostu z tą skałą, która tam taki, tutaj coś stoi na tej skale taki. Już idę, a resztę to teraz bym... powiesz o co chodzi, jak... już idę. A resztę to bym otął, te wszystkie fundamenty znaczy, z tej to plaży... zniknie, nie? I zobaczymy, co by zrobimy, jak... Już idę, dobra, dziwy jesteś się, to ja bym obejrzał to. Z tej plaży no, te fundamenty... Czekaj, no jestem, bo tam się zagadałem z tancerką. Aha. No bo tobie się ten balkon podoba, tak? No to jak bez fundamentów, to by trzeba... No i na kolumnach. To mi się wydaje, że to, co jest zrobione w ogóle, to jest rewelacja zrobione tamto. Tak mi się wydaje. Nie podoba mi się po prostu tutaj, że jest za dużo tego... Tu jest możesz za dużo tego, że jest za bardzo w stronę wody, że nie widać tej wody. Rozumiecie, o co chodzi? No, ale to wy sobie budujecie, a ja tylko z ich... No ty jesteś głównym tym konstruktorem. Dobra, nie, ja... Bliżej mózgów robimy. To jest, wiesz, każdy rzuca pomysłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żeby to całość zgrało. Nie, ja bym po prostu zostawiła wolną plażę, żeby jednak było widać, że jest trochę tej plaży i że jest dostęp do wody, prawda? Na takiej no. zasadzie. Czyli abym bardziej to wszystko, może tam bardziej wkomponowała coś i połączyła z tymi skałami. Nie za dużo oczywiście, żeby nie lagowało, ale może w ten deseń. Na przykład ta, tutaj można coś fajnego, o Jezu, nie mogę przejść. O tutaj, co te leże masz zrobione, nie? To można coś fajnego wykombinować, ale tak, żeby to nie wyglądało tak ciężko, bo nie miał być taki zamysł tego, że to ma być takie ciężkie. Tak, bo tu miała być, przystań miała być i to miała być taka osada rybacka, no. Taka, tacy... ten mur to teraz ten zamysł cały ten zepsuł. Bo te wieże to są naprawdę świetnie wykonane. Ogólnie i nawet i wykonanie tego muru, ono mi się bardzo podoba. Tylko, że po prostu jest już nie to... Nakiczkane, jest... o tak? O to trochę jest tak, jest wielkie bogactwo,
A miała być bieda. No nie, właśnie, no miało być dlatego. na bogato, bo mówiłem, że biednie miało być, ale można zrobić na bogato. No to dobra, to zrobimy na bogato. Nie ten. Jest tak, no takie. No ale to, że jest na kiczkal, no jest też trochę tak na kiczkalnym no się jest wydaje. Trochę ten, no ale to zobaczymy. Ja to Czy usunę jest. ten temat. W ogóle jest mały. Mały dostęp jest, nie? Mały dostęp jest nawet i powiem ci szczerze, w bieganiu tu. Tam między tym murem, nie? Ja wczoraj jak biegałam z tymi mopkami, żeby to oczyszczenie tam pokonać, to tak nie wiedziałam, prawdę mówiąc, jak mam, wiesz. One się tam w środku zaczęły respić i nie wiadomo było, jak tam można było wejść. Wejść. Bo tak to mi się wydaje, że wiesz, że to, co jest ładne, to, co jest fajne, czyli tutaj po tym, co biegam, zostało zasłonięte. Przez ten mur, nie? Przez te. Bo mi się te balkony, które one są tutaj, te wejścia takie do tych balkonów i tak dalej, ja to bym naprawdę tutaj coś pokombinowała z tym, bo one mi się podobają. Naprawdę mi się podobają to, te wariactwa tutaj, co są zrobione. O tutaj na przykład, co jest ta... Już idę, ten poczekaj, okrągła, chciałem coś. się, już idę, bo tutaj zająłem się pewną rzeczą, głupotką To taką. może... A jak ci się podobają Może... ta baszta, można powiedzieć? Co ty, nasz krytyku, nasz... Zostają takie, czy trzeba przerobić? Gdzie ty to strzelasz? Gdzie? Ja nic nie strzelam. Ale to mi się tak to władowało, że ten... Coś ci się tam popsuło. Nie, coś musiałeś zrobić chyba. Pisnąłeś, nie? Bo tak... Ale czym, no? Przecież... Nie, to tam jakiś kamieniem. I na przykład, o tu jak jest, nie? Co jest ten most Gdzie ty taki jesteś? podwieszany? To jest ten most, no przy tej baszcie to chyba o tym mówiliśmy, o tym No, no, wejściu, no, no, tak? no, 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 bo ja nie zdążyłem ująć, o co chodzi, wiesz. A jeszcze... Ja No, bym jestem. tu zrobiła, ja bym tu zrobiła zejście, o tutaj już. Zrobiła zejście na... A, to tam jesteś, no. Na... plażę, nie? Na plażę. Zrobiła zejście. No co mam ci powiedzieć? No niesymetrycznie. No z jednej strony są takie okna, z drugiej strony są takie okna. Tylko Śliczne, nie jest co? wyciągnięte. Do góry nie jest zrobione, A, co? no tak, no bo zabrakło towaru. Jakiś łynygus za mało cegieł przyniósł. Aż ty. Ale ja ze sobą! Ze sobą, Jano, że zapomniałem. Gnido dworska. Nie zapakowałem się z całym towarem. Nie wiem, jak ty z tych czapek wyjdziesz, powiem ci szczerze. One nie są okrągłe, tak jak Darka wie, że... No ale one nie wyjdą przy takim murze okrągłe. No jakbym nawet chciał, to powiem ci szczerze, że on później by miał prześwity, wiesz. By po prostu bym nie mógł go zgrać, no, na trójkątach. Chyba, że zacząłbym od razu od wieży, ale to... To by straciło taki, według mnie, urok, no. Wieże to te okrągłe właśnie można zostawić na coś innego do budowy, a to ma być taki typowy mur... Wikingów, no. Dobrze mówię? Nie, to już nie Bo jest to już... To, co... Nie, to już to, co Dark tutaj by robił, to bardziej jest takie ten. Nie, ja bym poszła właśnie w kwestię Wikingów. U ciebie to już jest taki... Chiński. Już tak... Wikingowie akurat atakowali takie zamki. A, dzięki, wiesz. No nie, no może wyszedł według mnie okej, no może trochę właśnie za bogato właśnie, ale to... Nie, mur taki... Czekaj, Darek, chodź się przebiegniemy od A do B, do punktu, bo ludzie może będą myśleli, że to jest bardzo mały mur. A jakbyśmy pobiegli, chodź, Dareczku, bierz tego swego Azora i zaczynamy stąd, tak? Ile czasu trwa? Ja będę liczył do 6... No mów, Madziu, no mów na temat tego... 25 pojazd. Madzia się obraziła chyba. Nie. Nic nie ten. Tu, słuchaj, w środku tego muru, ja nie oszukujmy tylko się, mówię, ale wiem. Słuchaj, w środku tego muru to trzeba nawet i regulować staminę. Tu jakby się przyszło tak naprawdę fight, wiesz, ale bez bomby, bez niczego, tylko tak się poszturkać, wiesz, pozabijać, to powiem ci, że fajnie by było, co? Jakby jeden uciekał, to dookoła by się ganiali.
jest tyle przestrzeni, że wiesz, w berka to się fajnie tu bawić, no. No mówię, jak Dopiero jesteśmy, duży zobacz, mur, no. Darek, dopiero wyszliśmy na... A dlaczego tutaj? A, tu winda. A nie. Ja na przykład już mówiłam Bogdanowi, co do tego muru. Dla mnie jest za mało wejść z wody. Z wewnętrznej strony, nie? Nie, jakbyś na przykład chciał sobie skakać z wieży, no. To dla mnie na przykład jest za mało wejść, żeby można było stamtąd wyjść. No ale o to właśnie chodzi, no. Żeby można było wyjść. Gdzieś tą winą do góry pojechał? No. Wyszłem na górę sam. Zapewniałem się. No. Dla mnie ten mur osobiście, powiem ci, że to w końcu jest mur. No przecież, no, jak może być mur nieszczelny? Od tego zacznijmy. No jak będzie wszędzie wejścia i wyjścia, to o to no, chodziło ale to chyba, takie żeby... dla wiesz, to my to, tak wszystko od wzorów wujemu na tak na poważnie bierzemy. No ale tak, to wiesz, to ja mogę na poważnie. A ja to bym takie udogodnienia bym nie tak no, się że zrobiła, dwa tygodnie siedziałem, wiesz, próbowałem go złączyć całego, żeby mi się właśnie te dachy zgrywały. To jest tytaniczna robota, no. No, nie wiem. Znaczy wiem. I jeszcze wiem, wyszło. Wiesz co, sama Bogdan nigdy nie lubił prześwitów. Ja nigdy, tak. Z PVP mi zostało, że jak dziura, to znaczy, że wejdą ten dych. To jest tak. Nie, no faktycznie, no ale jak ja to jeszcze powiem będzie, wam w szczerze, środku żeby, będzie jak... wyposażone, no to będzie lepiej wyglądało. Na razie to jest tylko taki pusty hol. Ale naprawdę to będzie, chodzi o takie epic, mi się wydaje, epic. Chodzi o konstrukt. To już sam mur mi się podoba, a co dopiero reszta, no. Bo może z tym targiem lewnym Dareczku faktycznie Madzia ma rację. Miałoby trochę biednie, potem miałby być jeszcze statek z łobuzami, wiesz, z tanią siłą roboczą, bo nie powinni swoje zakazane. To może i... Ja to na przykład powiem wam, że sama mam taką ochotę zrobić taki typowy, takie coś na zasadzie, jak jest Asgard zrobiony. No ale już nie będę nigdzie tam, wiecie. Miejsca tam by zabrakło na mapie, prawda? No już nie chcę zajmować miejsca, właśnie nie chcę zajmować miejsca. Powiesz, te dwie akurat baszty, to one jeszcze są dlatego niedokończone. Dlatego tak Darkowi się staram wpoić to, żeby on tak pomyślał w tą stronę. No ale ty możesz przyjść i pomóc. Nie, absolutnie, przecież... ja się nie wcinam, nie. Ale to przecież możesz wziąć... Absolutnie. Przecież tu jest... No ale gdzie byś to chciała ten... Gdzie byś to chciała wybudować? Tu nad wodą, czy znaczy, tam u góry? Znaczy się to nie... Wiesz, wybudować to jest... Wybudować to jakby było, trzeba coś takiego wybudować, no to my potrzebujemy do tego, wiesz, placu, nie? Więc no. To... tylko elementy takie powstawiać, wiesz, takich domków. I to tutaj ja bym po prostu tylko dotąd zajmowała. To zostawiła i to zostawiła. No ale to zostawiła. Co, najwyżej rozbierzemy ten mur, że tak powiem, ten co teraz, tutaj przy tym, zrobimy tą osadę taką rybacką, chodzi o handel i handel, wiesz, tanią no, siłą nie, robotą. Na razie nie ma osady, właśnie nie ma, widzisz, No tak, no nie wiem, no tak. Dobra, idę tam na statek. Nie, no ten, no zobaczymy, no bo tu jak ten mur się rozbierze, bo tej bramy nie będzie, no to tu tylko kwestia jest tego, żeby jakoś wymyślić połączenie tego mostu zwodzonego. W tym przy towaru taki, teraz mamy zwykłe, właśnie jeżeli chodzi o te mosty zwodzone, nie, to ja bym zrobiła zwykłe zejścia. Naprawdę, zwykłe schody, zwykłe zejścia na plażę, tak jakby to się miało wchodzić, to od plaży wchodzić, wiesz? No, nie wiem, no mi się ten efekt tego mostu zwodzonego to daje tu jakiś ten... No tak, no dlatego mówię, to tak jak tutaj jest zrobione, o zobacz. No to by mogło być tak jak teraz, tylko nawet... zamiast tej bramy głównej, co tu jest, normalnie tylko schody, tak jak to było i... Dobra, weź Krzyśka dodaj Madziu do imprezy, dobra? Siemaneczko, okej, Krzysiu, już.
A, bo mi jakieś powiadomienie przychodziło. A, no krzyczy się... Aha, dobra. Nie, no kwestia jest tutaj ustawienia, no bo faktycznie, to, a to też musimy brać pod moje uwagę. Powiadomienie, ale jak Krzysztofie byłam zajęta. W kuchni i słyszałam tylko. Ale to jest też taka prawda, że chodzi o lagi, żeby nas nie cięło, bo na razie jeszcze dekoracji no nie ma. No tak, nie wiemy, no dlatego mówię, no, no właśnie, a to, no to właśnie o to chodzi, nie? Już dodany pan kopalka. O. Pan Kramadero. Siemoneczko. No nie, no wszystko można by było nie zrobić. Nie jeszcze wszystko przełożyć. Przecież to się i tak elastyczne jest. Z tygodnia na tydzień się zmienia, bo co nowego spada. A ja nie słyszę Krzysztofa. Ja też nie jeszcze, może dopiero jest na tym. No nie wiem, no w każdym razie, no według mnie te wieże, takie baszty, no to dobrze w miarę na możliwości Konana, prawda, pomówię, ja mógłbym je może i zrobić okrągłe, tylko nie wiem, czy ja się później zgram po długości i nie zostanie dziura. Nie, no dobra, no to ale nie, ten, no dobra, ale to jest fajne, co wybudowane, bo to takie saskie no bardzo saskie, no, jak, te wieże. No mówię, no jak wikingowie najeżdżali na sasów, no. To jest okej, okay, mi się wydaje, nie? Nie można też, nie możemy też wszystkiego zrobić na okrągło, bo to będzie też takie oklepane trochę, a tu jest jednak, są te krawędzie załamane i też to ma efekt swój i o taką odmienność, nie? Tym, że jeszcze nie ma statku, wiesz, tego prawidłowego, którego wybudujemy, wiesz, a może, no zobaczymy. Słuchaj, no będzie trzeba to przerobić po prostu. Co, ale tu stał kiedyś statek no. I Darek go zniszczyłeś? No ja go musiałem, bo tu trzeba było wyprowadzić ten, bo ja tu musiałem pozmieniać, nie? A on kolidował, bo nie szło tu wybudować, przeszkadzał. Chodzi o ten mur. No, bo on już dużo pamięci zajmuje, wiesz. A ten drugi rozegrałem, bo mi tam nie poszło, nie? No to mówię, że ja odzyskam materiały i z tego materiału to wybudowałem ten mur. Tym, że jeszcze ma postać ekskluzywny ten, bar dla panów i pań oczywiście, tak, nie dyskryminuje. Też miałem taki zamysł, że zrobię, bo w każdym szanującym się porcie są dwie instytucje, które się nie zmieniają. Dwie instytucje, które się nie zmieniają. Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No, jest platyna, Bogdan, bito. Gratki. Kurde, ile Januszku ci zeszło z tym ostatnim runem? Po 4 razy przechodziłeś, tak? Trzeci rusz. 3 razy, no i to było razy i tak musiałeś do połowy. Ktoś mówi, że nas słyszy, a na drugą poszłać, żeby odblokować. I teraz już bez problemu. Ten, jak się ściemni... Krzysieka, może masz włączone streamowanie? Żeby głos udzielić na imprezie? Może do tego. Ja nie słyszę, no ja nie słyszę. Ta gra. The Last of Us, dwójka, mówisz, fascynowana. To ile, Januszku, na liczniku platyn? Nie wiem. Ze 40, 50? Nie, ja nie wiem. Tak. Skromność, skromność. Jak się ściemni, Magda, to jeszcze ten. Czy to światło tak może ale wypadać? Tu ciężko było. W opcjach musisz. Było, musisz w opcjach włączyć najpierw. Nie było szans, żeby. Udostępnienie głosu do streamowania, bo może dlatego blokuje, wiesz? Bo na tym jednym streamie to cię nie było słychać wtedy. Ciężko było. Dlaczego ciężko? No i zaszło ci się z wypatronowaniem The Last of Us i z tego co mówiłeś, tydzień czasu. No, tydzień może... No to powiem ci, że dla niektórych w ogóle splatynowanie gry w tydzień czasu to już jest mission impossible. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy z panem Skowronem, to powiedział, że w Diablo to wbije platynę, ale w ciągu 2 lat, no. Jak oczywiście kupi nowego pada. A się on pada wykończył. No nie, ale obraża się. Ale wiecie co, z pada mi się stało i nie wiem czemu. Pady mi wytrzymują gdzieś koło 1,5 godziny, dłużej nie. Po naładowaniu.
Bardzo szybko się wyczerpują, nie wiem czemu. Już o takim mam ujęcie zrobić. To tylko jak noc będzie, czy tak może być, wiesz, takie, nie chciałem, żeby to było widać, tylko takie podświetlane, żeby te no, wieże były, nie? Te drzewo to jest kozak, no fajne, mi się podoba. Teraz w ogóle, te, zobacz, no, no. Jeżeli ten, to trzeba, Krzysiek, trzeba wejść, wiesz, w imprezkę, w te nowe świry, trzy kropeczki i ustawienia czatu głosowego i wtedy bierzesz, udostępnij swój głos i musisz wziąć zezwalaj. Chyba, że jest... Chyba, że... No przecież ty nie śpisz na imprezach, ja cię nie wyciszałam. Nie, no ja też na pewno nie. Nie usypiasz. Więc śmiało mogę powiedzieć, że się nie ten. I to jest, Darek, to jest światło, to jest taki ala LED. Jeszcze zostały te dwa takie trochę ale to ekstremalne. Taki efekt wyszedł, bo to jest te, na tym patyku takie niebieskie, nie? Ona na biało świeci. To ale chyba nie wyda się go robić. Bo to Jaduszku, ja ci i mówię, to jest takie że... zimne. No. Takie zimne się zrobiło to światło, nie? No właśnie widzę. A Januszku, ja ci mówię, że słuchaj, zasadniczo rzecz biorąc, tamte dwa trzy pomety, bo to są z DLC-ka, prawda? To nie, powiem, ona ale chyba, zobacz... ja nie wiem, czy to jest DLC-ka, czy tu jest takie coś, wiesz, ukończ historię w trybie brutalna rzeczywistość i ukończ historię z dowolnym ustawieniem permanentnej śmierci. Dwie takie... Weź Madziu na chwilę, zrób z Krzyśkiem na chwilę. No nie osobną wiem właśnie, co to jest ta brutalna rzeczywistość, to w ogóle nie wiem, co to jest, o co tu chodzi. Bo ta permanentność, wiesz, no to w ogóle nie można zginąć, przechodząc całą grę. To raczej ciężko tu będzie, ale wiesz, no... To jest bo to jest ten jakiś tryb specjalny, to tu on jest taki bardzo trudny. Fajnie to wygląda, no. Te kijki takie, bo to są te stare kijki takie. No, te fluorescyjne chyba one. Nie, no fajnie to wygląda. Bardzo mi się też to podoba. Czekaj, jakbym się tepnął, Darek, na chwilę, wiesz co, i zobaczył to sobie z perspektywy tego. Wiesz, no. Ty, po to my jeszcze daleko do sukcesu. Ja nie wiem, czy my się w tym terminie, co ustaliliśmy pół roku, wyrobimy w ogóle z tą budową. A Januszku, jak ekstremalna śmierć, no a czy wiesz, to z drugiej strony to też nie wiadomo, ile by ci się zeszło, nie tak? No. Czy to jest w ogóle sens? No ja ci mówię szczerze, że i tak, według mnie to teraz to ładnego speedruna na platynę wolne byś chodzi. Ja nie wiem, ile w ogóle trwa czas, wiesz, The Last of Us 2, bo ja nie grałem no, to. Tak piszą na necie, że troszkę ponad 30 godzin niby no. Przechodzisz gra, ale bez wbijania trofeów, nie żadnych. Bo tak na szybko, to dzisiaj ją wbił, można powiedzieć, chyba prędzej, bo ja dzisiaj od rana, że grał i że, znaczy, no ja do końca nie doszedł, no fakt, no. No, to jest właśnie to. To też fakt, no i to tak może, nie wiem ile mi to zajęło, 10 godzin. Nie wiem, i że tak do trochę ponad połowy, że doszedł, słuchaj, nie? Powiem ci tak, bo wiesz, ja to strasznie nie lubię tego Dark Lighta 2, wiesz, gram i teraz już prawie, zaraz będę... Wbijał masterkę, można powiedzieć, tam. Bo, wiesz, tam później wbijasz tak jakby takie dodatkowe umiejętności. I tam było napisane bodajże, ja dawno, wiesz, ogólnie nie wbijałem żadnej platyny. I taką mam chęć, ale bardziej mnie tam kordzą wyzwania, wiesz. No, mnie akurat tutaj się w tej grze podobała dla mnie na przykład, fabuła, wiesz, nie? Dla mnie osobiście, jak masz taki ekstremalny, pamiętam jak w Days Gone, prawda? Tam były w DLC-kach przejść w trybie przetrwania, prawda? Bez tych minimapy tego, to powiem ci szczerze, że ja to się super robiłem, wbijając achievement. Nie zależało, wiesz, platyna akurat w Days Gone to łatwa była, prawda? Ona sama wpadła no, przez tą grę. Nie była taką łatwo, aż taką łatwo. No, może nie była super trudno, ale nie była aż tako też łatwo. Trzeba było troszkę godzin spędzić w tej grze. No trzeba było, no ale mówię, jak ten tryb przetrwania robiłem, bo mówię, a se biję tego segmenta, wiesz, tak zobaczę, czy w ogóle to ma sens, wiesz. No i powiem ci, że ja się super bawiłem, no.
A ten The Last of Us w jedynkę grałem, no dla mnie to jest za powolna ta gra, Ale chociaż. jedynka też mi się nie podobała. Ogólnie mi się nie podobała jedynka. A ilek tam nie wbijał platyny, bo mi się gra nie podobała. No, A tutaj a tak jakoś mnie to wciągło, nie wiem. tego Dying Lighta teraz, wiesz, z Madzią gramy, no powiem ci szczerze, że też bym postreamował go troszeczkę, ale ja bym wolał postreamować wyzwania, wiesz. Pobawić się tą grą. Bo teraz to na razie to trzeba przygrindować, takie postać tam ulepszyć, takie tam bla bla bla, wiesz. Ale ogólnie to. Nie no, Darek, powiem ci, że teraz trochę się widać zrobiło, to jeszcze widać ten taki efekt. Ale to musi być noc, wiesz, to musi być noc. Trochę przegapiłem dwa razy moment, wiesz. Tak, ale jak do kolacji dojdą, to żeby nam stabilność. No wiesz, musimy skończyć, no w przyszłym tygodniu skończymy te wieżyczki, to zobaczymy co dalej, prawda? Nie oszukujmy się. Wiesz, i tak nasza, wiesz, my nie nagrywamy samego budowania, bo zasadniczo to jest albo to nudne, monotonne i nie ma tego efektu, wiesz, jak coś powstaje, wiesz, dopiero jak coś stoi, no. Dobra, kończymy Ale tutaj. Januszku, wiesz, powiem ci szczerze, że mamy tu od groma turystów, wiesz, przy naszych budynkach. Pływają dookoła tego muru, wiesz, cieszą się, Ja? bajaci, no. A co, nie idzie wejść do bazy? Nie, no idzie, normalnie wejdziesz, wiesz, bo wszystko jest w trakcie budowy. Ale powiem ci szczerze, że często widzę, jak ktoś tam przepływa dookoła i chyba szuka dziury, wiesz. A który rozwój już to budujecie? Trzy wieże to pierwszy raz chyba a czy na PvE, to wiesz, ja pierwszy raz gram. To jest mój pierwszy serwer PvE. Ja nie sądziłem, że będę A, się. to cały czas Janusz! żeście są tam, tak? Tak, no ja nie sądziłem, że się będę tak świetnie bawił na PvE. Naprawdę, ja muszę czapka z głów wszystkim, co grają na PvE, muszę ich tam przeprosić, bo to jest zabawa, to jest, wiesz, jawna zabawa, wiesz, taki komfort psychiczny, że wiesz, że no nie masz tej adrenaliny takiej. Ale chodzi o budowanie, no to sobie trochę Ja poskubiesz. mówię jeszcze takie pytanie, a ty w Minecrafcie masz platyna? No pewnie, że tak. W Minecrafcie mam platynę, tak. DLC-ków nie robiłem, bo mi się tam nie chciało już, ale w Minecrafcie wbijałem platynę, no, wbijałem. Ale to ona mi weszła sama ta platyna. Najgorsze to było dla mnie, bo wiesz, ja to budowałem. Ja mam chyba tam kilka tysięcy godzin, wiesz, przegranych w Minecrafcie. I jak. Szkoda, że straciłem save ogólnie. Bo ja straciłem ten save, jak były te zmiany aktualizacji, wiesz. Coś mi się źle skopiowało i pliki były nie do odzyskania, wiesz. O. Nie tak się pytam z ciekawości. Ale jakbyś chciał zrobić platynkę w Minecrafcie, to z miłą chęcią pomogę, wiesz. Bo tam jest trochę przygrindowania, a ja znalazłem świetny sposób na farmienie tych perełek, żeby znaleźć ten. Bo to zależy od świata, wiesz. Jaki ci się wyrenderował i tylko zabicie tego smoka. A reszta to jest w sumie takie, wiesz. Bardziej zabawa. Ja No, ten miałem. smok najgorzej Słuchaj, chyba. Ja nie wiem, ja chyba tam był tylko smoka i chyba my go zabili, ale nie wiem, mnie nie wpadła ta platyna. Tam to dość bo tam dużo jest jeszcze brakuje. chyba wskrześć tego smoka, wiesz, tam trzeba było, bo ja pamiętam, że do jednego achievementu to trzeba było zabrać oddech smoka, tylko nie pamiętam już z DLC-ka, a mówię, a później ten patch wszedł, sobie mi się skasował, to mi się nie chciało od nowa. Zacząłem, bo ja mam wykupiony ten motyw nordycki, wiesz, Ale ja skórkę. teraz taki fajny domek, że wybudował zarąbisty Bogdan Ekstra. To wejdę i zobaczę, to i nagram z Możeś tam kiedyś ciekawości. grą, nie? I jak ta farma się zrobił, Ale ty tego masz żelaza. skórkę, Janusz, wykupioną jakąś? Skóreczkę masz wykupioną, czy Ja nie? mam tam chyba ze dwie albo trzy jakieś kupione, ale takie kiepskie ogólnie te skórki. Nie podobają mi się. No I ja bym grą sobie na pograł, no. standardowym, nie? Czy mam chęć wykupić w ogóle te, wiesz, Minecrafta, ten pakiet tam jest, tacy piratów z Karaibów bodajże, wiesz, No to i fajnie pograć, wygląda, tylko ale że czy to w widzisz, rzeczywistości tak jest? No nie no wiem, no. właśnie, a Minecraft to jest też taki, że jak już się Bo na tych zacznie. obrazkach, co oni pokazują, to niby wygląda fajnie, a kupisz to, to się okazuje, że dwie rzeczy są fajne, a reszta wszystko takie do kitu, że... Tak mi się wydaje. On też kupił jakieś tam miejskie mu, jakieś coś tam, jakieś tam mu, trzy chyba dodatki mu. I w ogóle mi się ani jeden...
nie podobał. Ten Mieskę to ja wyglądało też kupiłem, fajnie, a sama budowanie tego. Wyszła kiszka. No, no. Nie, no wiesz, ja to, wiesz, ale to na wszystko nie starczy czasu. Ja tu jeszcze pół roku to będę siedział na konanie. No, z Darkiem sobie, nie, no z Darkiem sobie staliśmy, że będzie około 12-14 odcinków z samej budowy tego, tak, Dareczku? Czy 40? No, tak. Nie pamiętam. Nie wiem, jedno, że była taka rozmowa jakoś, no. A mamy duże aspiracje strasznie, wiesz. No nie oszukujmy się, i też PZCZ-owa czekam na charter trzeci, co oni tam, wiesz, w sezon pasie dadzą. I jak ta gra będzie się w ogóle rozwijała, no. Nie by musieli na nowe konsole ją zrobić, a nie... Nie, no Janusz, na razie PvP jest zamknięte, jest tyle błędów na PvP, że jest, powiem ci szczerze, tak? Że... No na PvP no, jest... Nie gra. A czy to chodzi o to też, wiesz, oni nie czyszczą z nieuczciwych graczy na PvP. Ostatnio byliśmy, znaczy jesteśmy na serwerze PvP i powiem ci, że takie mnie niesmak walnął. I to totalny niesmak. Bo wiesz, bo spotkaliśmy zombirele, wiesz, i tam z kimś walczyli. No i jak oni mogli wygrać jak z oszustami, wiesz? Oczywiście nasze budynki stały tak, jak powinny stać, wiesz? Bo nikt tam nie rusza ich, prawda? Więc... Mamy taki zalążek, że w razie wypadku to się może serwer rozkręci, wiesz? Jakąś totalną wojnę, ale to mówię, póki oszuści grają, no to ciężko na PvP w ogóle coś ruszyć, no. O, to po tym tak jest, no. A tu na PvP to się logujemy na 2-3 godzinki, coś tam się pobuduje, to Madzia to najwięcej Madzia się, wiesz, nie oszukujmy, loguje i no, wiesz, po to tyle, co na CG ostatnio zrobiła, całą skrzynkę, żebym ja mógł dokończyć, to i Darek poda, Dareczku, też od ciebie sobie wybrałem. No ja nie wiem, bo ja też robiłem... No brałem tam kilka setek, wiesz, tych cegieł. To powiem, to było na dokończenie muru. Ja przeliczyłem, że tutaj na taki mur to poszło około, wiesz, po wtonach to nie będę mówił, ale z ręką na sercu, Januszku, około 6 albo 7 pełnych skrzynek cegły. To jest, wiesz, kolosalna ilość, wiesz, kamienia. Tym, że teraz zwiększyli ten drop na PvE, wie. A my już... No to jedyne dobre, bo większość czasu spędzał na farmieniu kamienia, bo... Wiesz, ładne konstrukty można wybudować. Początku, ja ci powiem szczerze, że ja odkąd gramy na PvE tutaj, to jeszcze nie miałem czasu pójść nawet popatrzeć na innych konstrukty, wiesz. A Madzia mówiła, że są naprawdę niektóre fajne, wiesz. Tylko, że to wiesz, to jest, ja to też jestem tego zdania, że tak, najpierw wybuduj swoje, ja dopiero później oglądaj i podziwiaj, bo nie chcę brać, żeby to nie było pozerstwo, że wiesz, to postawię, a to wiesz, jest, ktoś inny coś postawił takiego, no. Ja tu mogę się u Darka rozgościć. To co, Dareczku, nas czeka wielka przebudowa, tak? Wielkie projekty. Tak, jego. Znaczy dzisiaj już tego nie będę rozbierał, ale jutro. Nie, no po to trzeba na powoli, wiesz, to, bo mówię, to jest kwestia tego, że jak dojdą dekoracje, to i o to oświetlenie, może masz rację z tym zimnym, takim bardziej światłem, tylko że mówię, według mnie to jest lekko ciut za mało poświetlone, wiesz, jeszcze. Czy ja chciałem tylko zobaczyć efekt, wiesz, jak to... Mhm. Bo też, wiesz, jak migoczy to światło, no to ten, to... Też ma potem ten, też ma ten system do przeliczenia trochę, nie? No jest, jest, jest. W tym, że wiesz, Janusz, nie oszukujmy się, teraz dali tyle tych DLC-ków, ja tam czekam na tą ucztę, prawda? Jest taki DLC z żywnością. To powiem ci, że no i czekam, bo ominęła mi okazja i nie kupiłem tego takiego, są a la skóry, prawda? Takie, a wiesz, to takie jest kamienia łupanego. No, nie? Kamienia łupanego, ale to fajnie można wkomponować. Bo tak, właśnie skórki zasadniczo na zbroję to mnie tak nie interesuje, powiem, że Darek będzie miał, wiesz. W razie wypadku mopki ubrać czy coś tam skrawczyć, chyba żebym chciał jakąś ja zmienić tę zbroję, ale na razie nie widziałem nic takiego fajnego dla mnie, bo mi się podoba w tej, co latam. Tylko kolorystykę może zmienię, no. Bo na przykład Madzia już według niej skończyła budowę
statku, ale ja ją tam trochę namówiłem. Tam ponad, wiesz, Madzia w ogóle zaczęła to pierwsza budować, Januszku. Wiesz, ale ja ją namówiłem, żeby się zastanowiła nad tym, żeby przerobić troszeczkę, bo tam ona lekko tego laga ma, wiesz. Nie ma tej takiej płynności i stabilności. I mówi, że może jeszcze przerobi, bo też nie chcemy za dużo miejsca zajmować na ogólnie na mapie, żeby, wiesz, żeby inni mogli się rozwijać, prawda? Bo jak jest pusty serwer, to jest przykro. Nie. Ale na PvP tam zawsze ktoś był. Znaczy na PvE, wiesz, tutaj właśnie. Znaczy na PvE tak... znaczy się. No. Zawsze ktoś był i ktoś tam gdzieś coś budował, nie? No. Jest i majster nasz. Już jak to się nazywa? Rozwiązaliśmy problem i już jesteśmy we dwójkę. Bogdan, jesteś? No jestem. Siemandem. Rozwiązaliśmy problem. Mogę się przed całym światem pochwalić, że słuchawka ma on off mic. No, a to ja myślę, że taki problem na i zrobiłem off mikrofon i kurwa mówię, co jest? Nie słychać. Mój syn tak samo, tata nie działają, pożycz słuchawek. Ile syn ma lat? Do no, pierwszej klasy. Jestem na poziomie, nie obrażając nikogo. Nie no, żartuję. Myślałem, że to hakerzy mnie napadli, wiecie. A on tam jeszcze, nie? On ma tam jeszcze dodatkową opcję holda, nie? Że może sobie no. Nie, no bo przyłączy to. 10 miesięcy temu. To chyba, co, bo ja nie znam tej opcji, o co chodzi? Ja no widziałam a Krzysiu, a będziecie w końcu słuchać. Może ty zablokujesz i mikrofon ci nie działa, nie? Aha. Bogdan, a jeszcze z ciekawości się zapytam, a w Kowrunt Hunta grał? W Hunta? Z Kowrunt? No. Nie wiem, a czy próbował grać, ale chyba go gra pokonała Hunt, wiesz? Bo on, wiesz, on myślał, że wejdzie tam i sfraguje 100 osób i od razu mu chyba achievement wbije. Nie chcę mówić, bo gra mu się podobała, tylko Skowron powiedział do mnie tak, że wiesz, czy my gramy, wiesz o co chodzi? No. No ale wiesz, no my już nie gramy, no i w sumie zasadniczo ten Hunt jest, wiesz, fajną grą, ale ciężką. Już, wiesz, no, już ciężką. My swoje wygraliśmy setki godzin, starczy, wiesz. Ale my szybko to zrobili. Wiesz, no potrafimy grać dobrze, no to dlaczego, nie? Bo skromny. No. Świetni gracze jesteśmy, to no, mamy. No, naprawdę, no to wyszło bardzo szybko według mnie. Hunt to... No. Więc wiesz, ta platyna w Huncie to i tak była wisienka na torcie, chodzi o nasze FPS-y, prawda? Bo a Janusz, tak... co ty grasz? Ja tu muszę... A ja już skończę przed chwilą. To będzie mój pokój ogólnie. Tu a teraz będzie... grą Skylinea. The Last aha, of Skyline. Us, platynkę wbił. A grałeś w The Last of Us, aha. No, dobra. Platyna, że wbił przed chwilą. A, to gratulacje, no. A Skyline to jest to budowanie, tak, jakieś? No miasto tej Skyline, no, tam jest masa dodatków, teraz dodali banki i giełda. I na giełdzie normalnie możesz grać, wiesz, jak że kupujesz akcje, sprzedajesz, fajnie to zrobili nawet. To Dawid w to grał, on to lubił w to grać. Mnie się to bardzo podoba. I no tu muszą być dodatki, jak nie masz dodatków, to... Znaczy, to jest takie nudne, nie? A te dodatki dużo tu dają, no. A Krzysiu, spytam się, bo tak jak streamujemy, no. Jak tam ten twój serwer, wiesz, co tam jesteś tym adminem? Ja nie jestem adminem, wiesz, rzuciłem to w tamtym roku, tą robotę. Aha, ale tam grasz na tym serwerze, masz... powiedziałem, że... Nieświeże i... Ja na paru sobie gram, ale jestem na tym, tam jest teraz 25 graczy. Ty, Janusz, a propos tej twojej, to Glapiński dał ci teraz banki, to jeszcze Obajtek ci musi tam kopsnąć trochę ale tych to już nie jest, rafineria już tu. A, no to nie, no to w porządku. To w porządku. Strasznie się rafineryjny jest, ropa, to wszystko jest i no, że ja mało to buduję, dlatego, że to strasznie zanieczyszcza środowisko. Jak ty zaczynasz wydobywać ta ropa, to nawet drzewa nie chcą rosnąć, kuźwa. No nie, to Bajtka w spokoju zostawiamy. No mów, Krzysiu.
Nie, nie, no niech Janusz mówi, dawno nie słyszałem, nie? Co tam u niego? Nie, ja ciebie nie słyszał, to tak samo możesz mówić. No mówcie, mówcie, w każdym razie... Ja cię ostatnio słyszałem, ale miałem wyłączony mikrofon. Powiem ci tak, słuchajcie, ja, nie, no ja podziwiam tutaj te Madzie Konstrukty sobie, jeszcze na tym streamie biegam, bo mamy tyle, wiesz, pomysłów, projektów, żeby coś stworzyć, wiesz, tylko że brak czasu, wiesz, znaczy chroniczny brak czasu i też takie rozmyślenie, co z czym, po co, na co, wiesz. Powiem ci, że na PPOS się mi ten Conan przypomina taką grę bardziej strategiczną, wiesz. Znaczy ja tak do tego podchodzę. Chodzi w jakiej ale jaka kolejności. Strategia? No w jakiej kolejności, jaki budynek powstanie, żeby pasował do, wiesz, do całości. A, tak. Nie, kurde, ja bym pograł z chęcią. Nie wiem, co wy robicie. Chęcią by elitka pograł, ale nie ma chętnych do gry. Ja muszę powiedzieć ci, że ta elitka to jest strasznie ciężki typ. Kaj ciężki, fajna gierka, super. Wiesz, to ja bym, jest ciężko gra. Ja bym jękłem przy oglądaniu, jak popatrzyłem, jak ty mi mówiłeś, chodź Bogdan, zagramy w tę tą elitkę, to powiem ci, że ja wymiękłem, wiesz, ja psychicznie wymiękłem, wiesz, bo jak zobaczyłem, że ja miałbym tym statkiem tak naprawdę, wiesz, przebija coś. To ja. Wiesz, coś tam tym statkiem... Jak miałbym miesiąc kać lecieć, no to... No właśnie, no to mnie to tak przerosło. Ale ja nie lotam tam, żeby miesiąc kać. Ja tam nikt nie był, tak szczerze mówiąc. Ta. No i dlatego... Ja nawet te fabuły, znaczy fabuły, ty, jak to ale jak nazwać, my byliśmy, fabuły, słuchaj, Januszku, jak byliśmy wtedy na imprezie i ty mi mówisz, że ty musisz lecieć tam dwa dni, a ja jestem leniwy, no, żeby wyjść do sklepu. Tak, to ja bym się, Bogdan by poszedł do roboty i by mi kazał latać. Tak, i byłoby, Maciu, leć tam do Janusza, bo tam są skarby i tak byś tam fruwali, wiesz, no ale to nie, to jest za ciężki motyw dla mnie. Przychodziłby w piątek na gotowe. Zresztą, Janusz, zobacz, to zagra? Elite, Dungeons, czy jakoś, no jakoś... Znaczy to jest symulator kosmiczny, Elite Dungeons, no. A, ale no, gry. Co? No nie, to online, nie MMO. Nie. Nie, nie. A co ty, Madziu, chciałaś, jest... do wody nie można znaczy, tam zbierze? Tylko online, no. No, czyli MMO gry, no, wiem. Ja, ale nie MMO. MMO to jest bijatyka taka, a to jest, znaczy tu możesz grać w sumie solo niby, nie online, ale i tak grosz online, nawet no, jak grosz solo. Aha. Że wtedy jak groszolo niby, to jest coś takiego, że inni gracze cię nie widzą, o. Aha, a ty ich widzisz? Ja, ty widzisz wszystkich zawsze i ty, i no, że nie możesz wtedy do nich strzelać albo coś takiego, nie? Aha. No. A to jest taka gra na wiele godzin, tak? Że tam lecisz gdzieś cały dzień, na dwa dni, setki tak? Godzin, na setki godzin. No, to możesz lecieć i miesiąc, albo i dłużej. Znaczy, słuchaj, Janusz, ja sprostuję, tak. Ja wytłumaczyłem to. Janusz, ja... Nie, poczekaj, kolego, bo ty tak fajnie tłumaczysz, ja wiem, że ty zachęcasz, ja powiem Krzyśkowi prawdę. Jeśli chcesz być wykokszony, rozumiesz, no, to musisz poświęcić same setki godzin na grindzie, rozumiesz? Żeby coś zdobyć, to musi tam zdobyć walutę. I ona polega na handlowaniu, tam wojny, takie te rzeczy. Możesz założyć własną gildię tam na setki osób, musisz pilnować układów. Mało tego, jesteś odpowiedzialny za całą ekipę, bo jak tam nie przypilnujesz, to oni nie będą, wiesz, mogli handlować, będą na siebie źli, będą pisali, ty stary, wiesz, tamtego, coś to popsuło się. I z tego, Janusz, ile masz przegrane w tą grę? 1000 godzin? Ja nie mam dużo. No wiesz, dla ciebie 2000 godzin to jest mało, wiesz. Nie, a dla śmiertelnika to jest sporo, no. Nie, ja mało w to ogólnie grą, bo nie masz kim grać, nie? A, no właśnie, bo to jest ciężki typ. Ta ekipa, co ja tam niby, że, bo ja tam jest w jakimś tam sojuszu, niby, tam jest niby prawie, że 80 czy ileś tam osób, ale tam mało kto gra, tam jeden, dwóch na tydzień się zaloguje, nie? No właśnie. To jest... lotosz statkiem kosmicznym i tego ulepszasz. Najpierw masz taki złom, można powiedzieć, i wiesz,
zdobywasz kasa za jakieś tam handlowanie, albo za piracenie, albo za niszczenie innych statków, ale możesz grać, ja dużo też grał z początku właśnie na trybie solo, żeby mi nikt nie przeszkadzał, wiesz? To wtedy tak się gra troszkę inaczej, nie? Mhm. Ale tam jest coś takiego, że jak jest baza na przykład kosmiczna i ona tam o 16 miejsc starty do dokowania, to jak jest tam tylu graczy, to nie zadokujesz, musisz czekać. Niekiedy trzeba pół godziny, godzina czekać, jak ktoś wyleci stamtąd. Nie? Nie, no bo jak jest na grze, to on jest po prostu... że jest widoczny, nie? A jak wyłączasz się z gry, to ciebie nie ma, nie? I to nikt cię nie widzi, ale tam bardzo dużo ludzi gra i że te stacje są niekiedy pozajmowane, nie? Tym bardziej jak są jakieś chodliwe, jak jest tam taki dobry towar albo coś takiego, nie? Nie trzeba tak grindować, rzeczy, tu nie ma takiego, nie aż takiego czasu. Grindowania, ale... Mam akurat takiego tam szefa, co się z nim dogadać nie umie. A on Janusz, musisz go od 4 lat dziennie gra w ta gra. Musisz go zwolnić po prostu. No ja chcę sam założyć to już, ale pojedynka nie będę zakładał, ale słuchaj, tam jakby było już tam parę osób, to już można próbować takie coś zrobić. Bo tam Janusz, jest bardzo ciężko. Ale słuchaj, ja ci powiem jak to jest. Niech Madzia ci opowie. To jest tak zwane wrogie przejęcie. Wiesz, albo nie, to nie jest wrogie, całego klanu, albo to nie jest przejęcie wrogie klanu, tylko pozytywnie, najpierw mówisz pozytywne tak, przejęcie. Zostańmy przyjaciółmi, kolego, który prowadzi, daj mi uprawnienia, daj mi uprawnienia. Daj mi uprawnienia, ja ci pomogę, Madzia, to a później trzeba robisz... ananasa do tego zatrudnić, albo demona, oni potrafią przejęcia robić. Ale ty, a później ale... robisz delay. A później uszu, nie. Nie, na chwilę. Słuchaj, ale to właśnie odchodzi. Nie, daj po coś chcę sprawdzić, wiesz? Ja chcę sprawdzić coś, albo ty jedziesz na urlop, to daj, bo ktoś musi być tu szefą, ja ci później oddam. Ty wiesz, no i pobierasz po prostu. Ale musi, jedą, ty, jak kurczę, wyszło gość. Jak wyszło, wiesz? No, słuchaj, stary, jednak stwierdziliśmy, zrobiłem głosowanie, jak... nie nadaje się i... Jak Łukasz gościu ta gra, nie wiem, to już chyba więcej niż 4-5 lat grota gra i dzień w dzień po 2 godziny jest na grze. Dziennie. Nie, no ale to jest świr, no. To już jest... Szkoda, jakbym mu zabrał taką gildię, to ja nie wiem, czy on by nie zadzwonił tam na policję, naprawdę. Znaczy gra jest ogólnie trochę w ciągu. Mnie się takie gry akurat podobają, bo to jest... No w kosmosie to lotosz, nie? I możesz zwiedzać planety, na każdej praktycznie, może no nie na każdej, ale dużo planet, gdzie możesz wylądować i sobie tam możesz chodzić, jeździć autkiem, takim łazikiem, nie? I tam eksplorować ta planeta, ale żeby taką planetę całą wyeksplorować, no to nie wiem, roku ci braknie. O kurde. Nie, no to no bo to tak częściowo, ją eksploruje. Możesz ustawiać jakoś, przyspieszyć wszystko? Nie, tam gra jest tylko online. To jest czas naturalny, że nie możesz nic przyspieszyć. Nie możesz nic zmienić. Nie, to jest cały czas grosz w czasie rzeczywistym. I tam są, bardzo dużo osób, dużo ludzi to ogólnie gra i no fajnie, mi się to akurat podoba, no. Gra jest ekstra. Graficznie, no to ja nie widział fajniejszej gry, jeśli chodzi o grafika w kosmosu, nie? Mhm. I ten, bo jest tak rzeczywiście naturalnie zrobione, jeśli planeta jest tak jak, nie wiem, byś wylądował, jak patrzysz na filmy albo kosmiczne, albo oglądasz się księżyc, no to faktycznie to tak jest, nie? I to jest odwzorowanie całej naszej drogi mlecznej. Ja ci mówię, że dla psychopatów. Czyli nasz cały układ planetarny, nie godą słoneczny, bo to planetarny, cała droga mleczna jest, to tam może miliony gwiazd i jest przez graczy odkryte około 1%. No, później można przepisać w ramach testamentu na przykład takie konto. Nie, bo jak tak ktoś, nawet, bo ja tak dużo o tych grze, tak że czytał, że oglądał filmiki,
jak ktoś lubi albo zna się na kosmosie, zna się na astronomii, to w rzeczywistości, jeśli wiesz, że gdzieś jest jakaś planeta i tam polecisz, to ona tam będzie. To jest tak naturalnie odwzorowane, że te planety, które ludzkość zna i wie, że to jest planeta gazowa, a to jest planeta jakoś tam, to w rzeczywistości to tak jest. Nie? Oczywiście na gazowej planecie nie wylądujesz, czy tam na wodnej planecie nie wylądujesz w ogóle, nie? Bo są planety, które praktycznie stało z wody jakiegoś tam, nie? I to na takich planetach się nie wyląduje, ale... Ty, ja powiem tak, Janusz, mi się bardziej podobał No My Sky, jak my graliśmy. Pamiętasz, co robiłem te achievement właśnie z tym trybem przetrwania? Nie próbowali to pograć, a to jest naprawdę tak zrobione, że te... No My Sky się nie umyło. Nie, No My Sky to jest bajka, bajeczna. No, to jest taka. Bajka. No My Sky jest bajką, a to już jest takie... A tutaj to masz normalnie taki, jak prom kosmiczny i wszystkie przełączniki, jest realistyczna bardzo, bardzo mocno realistyczna, czyli tak jak jest... Mocno tak, realistyczna, znaczy same te, znaczy bardzo fajnie jest odzwierciedlone to prowadzenie tego statku. W początku tak mi się dziwnie było przyzwyczaić, ale potem jak się przyzwyczają, to że uznaję, że to jest jeden z fajniejszych, nie ma chyba fajniejszego symulatora, znaczy to każdy chyba to, nawet pecetowcy, nie? Mówią, że to jest najfajniejsza gra, jeśli chodzi o... A czy to realistykę, prawda? No tak, znaczy, no taka symulacja nie, realistyczna. Realistyka, no. Same sterowanie jest tak to sprytnie zrobione, że jest fajnie to zrobione, nie? Bo nawet lądowanie na planetach czy coś, no jest to tak zarąbiście zrobione, że to jest no tak jakby w rzeczywistości lądował, nie? Może kurze pyłu wzbite, nie? I lądujesz i... Ale tam możesz przerwy robić, że nie wiem, gram sobie tydzień, potem odpoczywam, to muszę codziennie być. No grosz, możesz tak grać pół godziny nawet, nie? I to robić przerwa i nie grosz po prostu, nie? I o, jak włączasz gra, to ona, twój statek jest w tym miejscu, gdzie się wreszcie wyłączył, nie? Aha. No i tam, ja mam, znaczy trudno jest, wiesz, z początku jest ciężko zarobić, znaczy ciężko, może jak jest... Jak ktoś ma do pomocy może kogoś, nie? Tu idzie, bo tu wszystkie te misje, wszystkie zarabianie pieniędzy można robić w kilka osób i tym więcej osób w danej misji gro, tym większa kasa będzie zdobywał, nie? Ja miał akurat te szczęście, że jak ja grał, to chyba 4 osoby tak ze mną grały i to dość prędko, że zarobił się na statki, mi powiedzieli jakie, bo tu masz taki wybór statków, że to jest masakra, a same kupienie statku to jest pikuś. Najgorsze jest to oprzyrządowanie do tego statku, wiesz, jakieś tam bronie, czyli musisz jakieś tam... kupić skrzydła, wszystko, wie. Dlatego mówię, to jest gra na setki godzin. Wszystko, no tu musisz wszystko, ten cały statek się ten i ty musisz mieć kilka rodzajów statku, bo nie da się tu mieć jednego. I na przykład musisz mieć statek, jak już później, w późniejszym czasie, statek do walki, statek do górnictwa, na przykład możesz z asteroidów się wydobywać jakieś tam minerały, możesz mieć statek do eksploracji, który tam będzie miał daleki skok i tak dalej. No, jest to takie troszkę ten, ale jak się to, wiesz, kapniesz o co tam chodzi, to fajnie się, bardzo przyjemnie się to grono. No kusi, żeby spróbować, tylko wiesz, czy ja mam tyle czasu, nie? To jest... Znaczy, to tu nie ma, że czasu, bo to wiesz... znaczy, gra jest bardzo tanio, kosztuje grosze, bo nawet była chyba po 15 zł, czy 20 zł. Jak jeszcze raz, jak się nazywa, ja sobie zapiszę. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Dangerous. To zobacz na internecie najlepiej, to wiesz, zobacz jakieś filmiki, jest takie coś, co to nazywa poradnik totalny i zobacz ten poradnik totalny, on tam facet opisuje to i objaśnia na czym ta gra polega. To jest chyba najlepszy taki przewodnik na początek, on się bardzo przydaje, ja też z niego korzystam, znaczy jest jeden feller, ale to może do siebie nie będzie problemu, gra jest po angielsku tylko i wyłącznie. No nie lubię, wiesz, nie lubię gier, bo ja tak nie znam dobrze, żeby... No i gra jest typowo... Ja w ogóle nie znam angielskiego, a jeszcze dałem rady w tym.
No tak, ale ja jednak, wiesz, wolę po polsku gry. No ja też bym wolał po polsku 1000 razy, bo tam pół rzeczy nie rozumia, bo tam są jakieś misje społecznościowe praktycznie dziennie, są misje społecznościowe, możesz brać w nich udział i one trwają, ta komisja trwa gdzieś koło tygodnia, niekiedy nawet dłużej, bo to tak ciężko, no koło tygodnia powiedzmy. One są takie tygodniowe, że to jest tam jakaś coś musi zwieść, albo kogoś tam znaleźć, takie różne. I to i gra jest taką, że to nie jest tak jak Bogdan Godo, że to leci jakaś miesiąc czasu, to nieprawda, bo to bardzo prędko leci. Od jednej planety na drugą to możesz bardzo prędko. I no jak chcesz, gracze są zgrupowani w tak zwanej bańce. W tej bańce jest powiedzmy, nie wiem, 500 albo 1000 planet, nie? I te 1000 planet jest zgrupowane, a reszta wszystko jest poza tą bańką. To jest taki powiedzmy układ zamieszkany, a poza tą bańką są planety nieodkryte, do których możesz lecieć i to wtedy naprawdę lecisz bardzo długo. No i ale po drodze minus tam, nie? Bo to się wybierasz na przykład. No dobra, jakaś jak tam chcę w tej bańce polecieć na inną planetę, to ile dni będę leciał? To nie lecisz dni, to lecisz, nie wiem, 2 minuty, albo minuta, albo nawet prędzej. A. To nie jest tak, że tak to Bogdan Godo, że z jednej planety do drugiej lecisz tydzień. Jej, Krzysiek, jak wsiada, to jak w autobus, wiesz, miejski. Jedziesz, 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 jedziesz. To ten Bogdan i tak, Godo. I pętla, i jedziesz to, dalej, to, wiesz. I, nie, Janusz, zgodzisz się ze mną, Januszku. Nie, 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 nie. Minuta, 2 minuty leci. Januszku, nie oszukuj Krzysia. Bo to nieładnie oszukiwać. Zobacz, jak wsiadasz i chcesz wyfarmić surowiec, to co mówisz? Lecisz tam w punkt A, wracasz w punkt B, zawodzisz w punkt A, B, A, B, A, B i dopiero poczekaj, cię stać poczekaj na lepsze. Chwilę, no poczekaj. No ale wszystko Janu, handel, tak dobra, wyglu- handel wyglądał w ten sposób, że lecisz na jakąś stację kosmiczną, na jakiejś tam planecie, albo no, bo stacje kosmiczne są poza planetami, jest obok planety i lecisz na ta stacja kosmiczną, zabierasz towar i zawodzisz ją gdzieś na jakąś inną stację, żeby ją sprzedać. Ale lecę na tą stację. Dni? No też tak samo godzą 2-3 minuty góra, no 5 minut. No, gada. No ale słuchaj, ja chcę sięgać po jakiś konkretny ale towar, to są to... blisko planety, ale bo na przykład jak startujesz gra, wszyscy gracze zaczynają od takiego jednego miejsca. I tam jest to takie miejsce bezpieczne, że cię nikt nie zaatakuje, nic nie stracisz, bo tu jest coś takiego, jak statek rozwalisz, to go nie możesz. Jak nie możesz kasy, to grosz od nowa. Aha. I wsiadasz duży autobus i jedziesz. Statek jest ubezpieczony i wtedy odkupujesz ten statek, że go nie tracisz, nie? Ale musisz mieć ta kasa na to ubezpieczenie, nie? I to jest taka podstawa, że tu jak nie masz kasy, to nie wylatujesz statkiem, na którym ubezpieczenie cię nie stać. Bo jak coś ci się stanie gdzieś, to rozwalisz go, gdzieś coś zahaczysz, no to jest po statku, nie? No to dupa, nie? A jak masz to ubezpieczenie, to one jest 10% wartości, czy więcej, 20% wartości całego statku koszt ubezpieczenia jest, nie? Muszę grać, żeby uzbierać na ubezpieczenie statku? To wszystko zależy od jakim statek. Na początek statek takiego dom zerowy, który może rozwalać, bo kosztuje nic i nie idzie go sprzedać, nic nie idzie z nim zrobić. Możesz go, bo go możesz. O, to jest taki statek początkowy. I tym statkiem jak zaczynasz, to zaczynasz tam pierwsze handlowanie i ten, powiedzmy, po 2-3 dniach kupujesz kolejny statek, już dużo lepszy. Po 2-3 dniach grania w tej takiej, powiedzmy, w tym układzie, co będziesz zaczynał, to tam to jest taki układ, który godą, że ci się nic tam praktycznie nie stanie i tam się zaczynasz handlować i coś takiego, nie? Uczysz no się, gdyby, tak? Ja do takiej grupy akurat mnie taki kolega też tu wciągnął i my kiedyś z nim grali jakoś jedna czy tam dwie gry, mało ważne. No i on mnie tam wciągnął,
kablu i o, żeby do niego dolecieć z tego miejsca, to leciałeś 3 dni. I tu się zaczyna prawdziwa historia. Bo oni byli na bardzo daleko od tego miejsca, co zaczynasz grać. Dwie minutki jesteś? No ale tak normalnie to lotosz od jednej do planety, od do drugiej, to leci bardzo szybko stosunkowo. I no, że jak ja do nich leciał, to ja musiał ileś układów pokonać. I to, że gdzieś koło 3 dni, może nie 3 dni, może 2 dni, albo jeden dzień, ale nie było to tak szybko, nie? Tak, tak. Może nie 3 dni, że nie leciał, jeden dzień może nie cały. Janusz, ja pamiętam wtedy... Taki autopilot, tak? Że nie musisz cały czas patrzeć na grę, tylko... No niestety, tu nie masz autopilota jako takiego. Musisz, bo mogą cię zaatakować. Lecisz w kosmos, ale nie, bo się wybierasz droga i lecisz gdzieś, no to musisz niestety, możesz lecieć w ten sposób, to jak ci go, jak to, że włączasz sobie i dostawisz na cały dzień. Jak ci się nic nie stanie, to by było bardzo dobrze, ale z reguły cię ktoś tam napadnie, jakiś pirat, albo jakoś, nie wiem, trafisz w jakieś meteoryty, zawsze się coś dzieje. Nie ma tak, żeby ci się nic nie działo, nie? Nie pośpisz, nie pośpisz. Nie, bo wiesz, tu możesz, bo to tu też różnymi prędkościami lotasz, nie? I najgorzej, jak się coś źle obliczy i ci braknie paliwa, no to, że jest uziemiony i nikaj skąd tego paliwa weźmiesz, nikt ci nie dostarczy, nic z tym. Choć tu są takie ekipy, które pomagają, ale to już jest wyższa filozofia. Na początku to nikt do ciebie nie przyleci. Słuchaj, ja to jakbyś miał kiedyś... jakiś wypasiony taki super statek jakiś, to by tam przylecieli może, nie? Ale tak do takiego, wiesz, jak masz takie zwykłe jakieś tam statki, to do takiego czegoś nie przylecą. No tak, ja chyba kiedyś oglądałem film, że misja ratunkowa trwała prawie rok, bo tak, lecieli tak, gracze tak, pomóc to, komuś, tak, to jest to, to jest ta gra właśnie. Na drugi koniec świata. To jest to, nie? Tak, to jest to. Rok lecieli go uratować, zawieźć mu paliwo, żeby paliwo, wrócił. Bo temu gościowi on nie umiał paliwa, ale umiał jakoś tam przeżyć i nie wiem, czy mu się zepsuł ten statek, ja teraz nie wiem, bo tam jest coś takiego, że jak paliwa nie masz, to po pewnym czasie w kokpicie ci brakuje tlenu i też umierasz. Aha. Musisz mieć zawsze paliwo, bo paliwo daje ci też tlen, do niektórym tam oddychasz w tym kokpicie. Jak nie masz paliwa, dupa. A ile razy przy walce ci szyba pęknie, albo tam jakiś przeciek masz i kurde, wiesz, to masz tam powiedzmy 7 minut chyba czasu, żeby dolecieć gdzieś na stację i się naprawić, nie? Jak nie dolecisz, to giniesz, nie? Ci statek się rozwala. No potem jak masz te ubezpieczenie, to nie zaczynasz od nowa i no zaczynasz od stacji, gdzie ostatnio żeś wylądował. Aha, dobra. No kurde, kuszące to jest. No. Chodźmy do kina. Nie, dzisiaj nie mogę, bo po roku przybywają koledzy, nie, żeby mnie... Tak, uratować. Pozbierać. Dzisiaj jest... Dzisiaj w końcu wolność, no. Mnie się ta gra tak spodobała, jeśli chodzi o wygląd graficzny, te w ogóle te planety, jak to wygląda, jak to, no taką jak w rzeczywistości w kosmosie, może jak filmy oglądasz albo coś, to tak idealnie to wygląda tak samo. Krzysiek, ja ci powiem tak. Wojny są terminy, bardzo fajne. O, terminy super, jak to jest na LFZ. Ekstra sprawa. I od początku się bał tych wojen, bo że nie miał czemu walczyć, nie? Jak masz taki statek, wiesz, jakieś dno totalne, to ani tam nie wlatujesz w te strefy wojenne, nie? Omijasz to. A cię gonią jakieś tam, bo tam jest dużo piratów, nie? Na przykład jak bierzesz jakieś złoto albo coś, masz w ładowni, to masz na 100%, że cię jakiś baran zaatakuje, nie? No i on zawsze uciekał tym piratom, starał, że się ucieka, nie? A teraz to już walcza z tym. Ja może uciec. Idzie. Ciężko, ale idzie. No kusi mnie. Kurde. Kusi mnie. No wiesz, kupić, jak to jest za grosze, kupić mogę, spróbować mogę, nie? Znaczy, takie promocje są. Ja nie wiem, jak dzisiaj na przykład, czy tam kiedyś, by trzeba było poczekać,
aż będzie promocja, bo się nie opłaca te gry kupować za, wieś, za 100 zł czy coś, bez sensu, jak są promocje, gdzie, gdzie kupić ją za 20 zł czy tam 25. Ja, teraz chyba cały czas są te promocje. A my co, my może skończymy streama, bo... A, bo ja słucham... Czego? Bardzo no, fajny stream będzie, zobaczysz, będziesz miał milion lajków świetlnych. Od Konana do elitki. Nie, ale elitka to jest, to, to powogra, jeśli chodzi o playa, ja nie wiem, nie ma chyba lepszej. Znaczy ja próbowałem Darka śledzić, ale chyba mnie wykrył, schowałem się za sianem i... A Darek to już chyba. Jakbyś zaczął to grać, to daj znać, to ja wejdę, ja będziemy grali razem. To pierwsza podróż będzie tydzień czasu, szkoleniowa. Dobra. Nie no, wiesz co, fajnie jak ktoś ci powie, co i jak na początku, nie, bo to... No bo to no, jest, tym bardziej wiesz. Godą, że tam wszystko po angielsku, nie? No, wyjaśnia ci cały kokpit, jak obsługiwać, jak ten i... W Konanie dobiegniesz, tak? Biegniesz, krokodyl cię zje, no trudno, zaczynasz od nowa, nie? A tam wiesz, wsiadasz no do statku, jest... no i rób, nie? No i streamer, no, kręcimy, jedziemy trzy dni, co? Jedziemy trzy dni, to był dobry stream. Nie kończ Bogdan streama, to jest stream kosmiczny dzisiaj. O, dzisiaj... stream kosmiczny. Nie, no ja nie kończę, nie tego, jeszcze... Jesteśmy ja tam... na żywo, pozdrawiamy Europę no, to, i to by trzeba było ekipa nazbierać do elitki, tak, czym więcej ludzi jest, tym łatwiej jest to wszystko tam ogarnąć, wiesz jak? No nie wiem, zapytam Dawida. Łatwiej jest zarobić kasa, o, bo tu o. chodzi się o kasa. Przechodzimy do interesu. Tutaj. Chłopaki, ja wam pokażę, aby by to dla mnie latać. A takim docelowym moim Jowkę Elitce grą, czasami ją włączą się, nie? I tam se polotą, żeby nie zapomnieć po prostu, to czasami se ją włączą i tam nazbierą zawsze trochę kasy i ten, bo chciałem mu tam szefowi naszemu tam pomagać w utrzymaniu tego, ale widać... Janusz, ty przejmij tam wrogo ten, przejmij to bożyństwo, a nie... Nie umie go zrozumieć, on tam... No właśnie, jak nie umiesz zrozumieć, to zostaje tylko przejęciu, ci mówię. Ja mówię, no, nie... musisz fuzję zrobić. Tak, fuzję, nie, urlop niech no szefu zrobi. Ty powiedz do niego tak, ja jesteś zmęczony, ja tutaj wszystkim się zaopiekuję. On tam się pilnuje, se to niech se pilnuje, no jejku, oj, tak, ja mu to... przecież nie będę oj, tam tak. przeszkadzał. Litość ale on nawet zasłady. Się cieszy, że ktoś tam wejdzie i mu tam coś zrobi, nie? Bo nawet same odwiedzenie danej stacji, to mu tam daje jakieś tam punkty czy coś, nie wiem co on tam z tymi punktami robi, czy co on tam kombinuje, nie? I warto być w tym sojuszu, dlatego że oni mają tam wszystkie dane podane, gdzie to jest, wiesz, i to dużo daje, nie? A tak jak nie wiesz, to kuźwa, nie ma szans, żeby coś znaleźć, to jest masakra. No nie, no zobaczę, może poczekam na jakąś przecenę, wiesz, zobaczę czy... No dam ci znać, jak będę próbował, nie? No jak będziesz próbował dać znać, to zawsze tam wejdę, coś tam mogę ci powiedzieć, jak by da wiedział, bo ja też tam dużo rzeczy nie wiem, bardzo dużo rzeczy nie wiem. No. Ale same, bo w ogóle gra jak będziesz zaczynał, to najpierw będziesz się uczył pilotażu tego statku i dopóki się tego nie nauczysz, to nie ruszysz. Po trzech miesiącach będziesz mógł wyruszyć w kosmos. Ktoś próbował, Darek chyba próbował. Darek chyba próbował. Ja tam wyleciałem, ale za dużo towaru żeście mi dali i za chwilę mnie ktoś namierzał, kurwa, musiałem zdupiać stamtąd do jakiejś bazy, do... Na jakąś... Daro, opowiedz twoje wrażenia, jak tam było. A Darek grał, tak? O! Darek, nawet ty do gry nie doszedł, bo ty tego samouczka żeś nie przeszedł chyba. Dwoje doszło. Nie, musiałem, bo musiałem do was dołączyć tam, nie? To było to? Co tam te bazy budowałeś? To nie to, to ty Godowy... o tym, o... Darek Godowy, o czym? O... No Męskaju. A no My Sky, to Darek graliśmy. A, to nie, no to tak, a no My Sky. Nie, Darek, to ta inna gra, tak o tyś roz... Ale też latałeś w kosmosie. Włączył, żeś to dwa razy, żeś się rozwalił i powiedziałeś, że już to w nim będziesz grać. A, bo to jest... Ciężki temat. To chyba się tam, no, a myślę, że zaś ten,
ta symulacja tego lotu mi się tak podoba, że tak zarąbicie zrobione, że zobacz, no super. Bogdan, przyszli mi tutaj koledzy, mam kolegów tu. Chcę ich zaprosić do środka, ale nie chcą wejść. Nie chcą pooglądać. Wiesz, jak to kosztuje tam 20 zł, to idzie za taką gradację. Słuchaj, Magdala, będę cię zapraszać, że na wycieczki w góry, to od razu ich goń z chałupy. Dobra. Goń od razu. Ty zabili krokodyla. Ja muszę zobaczyć szefu Gro właśnie, bo on był. Wołam ich tutaj, że sobie przyszli i pooglądali moje piękne włości, mam pootwierane. Ten się wylogował, chyba zemdlał. Nie ma. Dobra, Bogdan, to jak ja ją kiedyś kupię, to ten i będę grał, to ci dam znać, wiesz. No a tak, to nie, to no. Nie, to Janusz. Aha, Bogdan nie, ale Bogdan tak? Też chce wiedzieć, Bogdan jest z nią chęcią posiedzi i posłucha. A nie chcesz Bogdan polecieć? Bogdan też ją kupi i ten dołączy do nas, nie? Bo mało go wciągnęmy. Lagerta. Przez Lagerka jest naprawdę wciągająca. No wiem, ale aż się boję, wiesz, bo jak mnie coś wciągnie, to a ten cholera. Tu kto to jest? Jak on się nazywa, ten? Ja patrzę na mopki, jak są ubrane. Pakisto. To no, jest, są te czuby, no. Lagerta gra u mnie też na serwerze, na PvE. A to są dwa niewolniki. Aha, czyli ktoś się nazywa niewolnik, no dobra. A ten to jest Pakistanu. I pilnuje chyba kolegę, żeby go nie ograli, ale bez butów jest, ty zobacz. Ty, kolega się podnosi. Ty, żeby oni się wam tam nie położyli, kurwa, wiesz. Mamy sposób na to, Krzysiu. Niech się kładzie śmiało. A jak się to robi? A nie, normalnie. Powiedz, naprawdę, bo mi się tak zrobili i nie mogłem się, wiesz, potrzebujesz gdzieś 3000 kamienia i z 5 piecy i... Tak, i go smażysz. Ciepłem? Od pieca? Ciepłem, zabijasz? No raczej, tak. A Daisy nie chcecie grać, Bogdan, nie chce. No ja bym pograł w Daisy, ale nie dam rady nie ogarnąć tyle tytułów, no wiesz, naraz. Bo Daisyka to byś tam platynka wbił chęcią, kurde. To nie mam platyny w Daisy, Janusz, są tylko 100% moglibyśmy wbić. Nie, to jest platyna. Ty, on nam pokazuje, żeśmy sobie poszli chyba. Jest platyna, Bogdan. Nie, w Daisy nie ma. 100% ja. A, ja się muszę ubrać, no. Cholera, ty, nie gadaj, że nie ma. Daisy nie ma platyny? Nie. Ja zaraz sprawdzę. Chyba jest. Ale ja bym na tej Livonii pograł, wiesz, kupiłem ją, jeszcze nie odpaliłem. Rok temu. No ale ja nie mam Livonii, a nie chcę kupować, bo wy tak grocie roznie. Jaki nie, złote fajny. Jest i no ty nie ma platyny faktycznie. Ale wymaksować czemu... można by było. Oj, ja zapomniałem. A czemu tu nie ma platyny, ty? A co jemu niewolnikowi tyle życia zabrało? Są głodny jest może. Bogdan, czemu nie ma platyny? No po to nie tworzyli gry, bo ona była we wcześniejszym dostępie tyle czasu. A Madzia psem im poszuje, co? Co? Złote to mu wbite. Nie, to pan Darek przyszedł. Panie Darku, weź pan ich na huki. Weź to. Dobry. Złote mu wbite. Złote jest zabito 20 ocalałych lub zarażonych strzałem w głowę. To mu wbite. Wystraszą się teraz? Jajca ci widać. Zobacz. A jak zagląda ty. To jest spotkanie. Jajca mu widać. Na pewno Darek teraz to już... Nie wiem, czy na stałe nie zostaną. A co oni przyszli i co oni robią? A nic, kolikuje. Przyszli jacyś ten, nie wiem, co popatrzę. Pakistan przyszedł, aha. Pakistan. Pakistan. Poszli. Nie, no idzie, chyba chcą nas gdzieś zaprowadzić. Korsarz Arku? Kto to jest? Może on chce, żebyśmy ciuchy mu oddali. Ty, a co on tak powoli a chodzi? Co? Przeciążony jest. Kopnij go, on chyba, nie, on chyba przyszedł po kamień. Ten jakiś z toporami? To wojownik. Korsarz. A tam sobie biegnie, o. Odholujemy ich. Nie wiem, a po co? No, biegamy sobie z nimi, no. Spotkanie po latach.
Dobra. Nie no, w każdym razie słuchajcie, dobra, kończymy tego streama. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy za tydzień, bo tutaj się... Stop. Ej, bo Darek po godzinie usypia. My se chcieliśmy pogadać z Januszem, to nas wyrzucił. No patrz, jaki to jest ten program. Proszę, jakieś orędzie do narodu? Do tych, co jeszcze oczywiście grają w survivale. Ja bym chciał zagrać w Tortugę, to jest o piratach. A ja w Elitka. No nie ma chętnych. To ja mówię na razie wszystkim i do usłyszenia. Ale będzie ta gra jakieś banty czy coś takiego, co fajną ma być o piratach.